Słucham. Witam panie rzeczniku, Ryszard Chłobowiec z Lublin Kąpiel się kłania. Panie rzeczniku, mam jedno precyzyjne pytanie i bardzo proszę też o precyzyjną odpowiedź. Na kanale YouTube usunięto nasz film z interwencji pracownika BOR-u i próby przesłuchania tak zwanego specjalisty od kur. No i pytanie teraz moje brzmi tak. Czy usunięcie tego filmu nastąpiło na skutek interwencji BOR-u lub jego funkcjonariuszy? Szanowny panie, jest to niemożliwe, niedorzeczne. Nigdy takich rzeczy nie robiliśmy, nigdy takich praktyk nie stosowaliśmy. Mało tego, z tego co wiem, to ten film nawet koledzy na Facebooku sobie oglądają. No tego filmu akurat już niestety nie oglądają, bo wczoraj został wieczorem zablokowany. A czy nie sądzi pan, że to ten funkcjonariusz, który po prostu był na tym filmie, mógł wystąpić o jego usunięcie? Nie mam takich wiadomości, nie mam takich informacji. A jakby pan poczekał na momencik, ja sobie jeszcze coś włączę. Proszę bardzo. W żadnym bądź razie nie przyłożyliśmy do tego ręki, ani nie wiem, czemu tak dużo uwagi przykładamy do takiego krótkiego filmiku. Wczoraj dzwoniła pani jakaś z Lublina i pytała mnie, czy to ja jako rzecznik prasowy Biura Ochrony Rządu występuję na tym filmie, więc kompletnie nie wiem już o co chodzi. Ale mogę prosić o to, z jakiego, żeby pan się skontaktował z tym funkcjonariuszem i dał mi taką stuprocentową pewną odpowiedź, dobrze? Dobra, sprawdzę to.